będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Nasza Riksza Miłosierdzia jest z powrotem w Polsce, w Krakowie, w naszym królewskim mieście. A dzisiaj gośćmi Rikszy Miłosierdzia są Norbert Rosiński, to jest nasz tutaj współbrat, który studiuje w wyższym seminarium duchownym naszego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na pierwszym roku teologii, ale są też starzy wiarusi tutejszych studiów, bo są, z nami jest dwóch diakonów. Jeden taki bardziej świeżo upieczony diakon, drugi bardziej stary diakon. Ten świeżo upieczony to Krzysztof Wasiak, witam bardzo serdecznie. I stary rzeczywiście wiarus Mirek Kosiec. A będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zbliża się sesja, będziemy o tym rozmawiać, jak wygląda życie seminarzysty, a więc tego młodego człowieka albo starszego, który stara się o to, aby skończyć teologię i być kapłanem w naszym zgromadzeniu salezjańskim. A przed chwilą wysłuchaliśmy utworu, jakiego utworu i o czym to było, chociaż myślę, że słyszeliście, ale opowie nam o tym utworze ten, kto go stworzył, nagrał, czyli Norbert. Proszę bardzo. Tak, utworu nie stworzyłem, ale jest to cover Michała Króla, utwór pod tytułem Bliżej. Zostało to nagrane przeze mnie i przez młodzież, z którą pracowałem przez ostatnie 2 lata w Lubinie. Jakoś tak ogarnialiśmy po prostu oprawę muzyczną podczas mszy świętych, modliliśmy się tą muzyką i kiedy ich pierwszy raz usłyszałem, pomyślałem, że chciałbym z nimi płytę nagrać, bo pasjonuję się muzyką i tworzę też swoje utwory hip-hopowe czy reggae, ale lubię też bardzo muzykę uwielbieniową, jest to dla mnie piękna forma modlitwy. Utwór Bliżej, no, bardzo przypadł mojemu sercu, to jest mój ulubiony utwór z tej płyty, jeden z ulubionych takich utworów ogólnie religijnych. Bardzo lubię się modlić słuchając tej płyty, czy takie miałem doświadczenie też z tą młodzieżą, że jak z nimi grałem, młodzież, no studenci, to doświadczałem po prostu obecności Pana Boga, także myślę, że robią to najlepiej na świecie, im to już parę razy mówiłem, że po prostu Jest ten cel osiągnięty. A więc widzę, że w naszym towarzystwie salezjańskim jest miejsce też, żeby rozwijać swoje talenty. Jak to jest? Opowiedzcie i Norbert, i Krzysztof, bo Krzysztof też jest autorem i muzykiem. Najpierw Norbert, powiedz nam, jak to wygląda, że możemy rozwijać również nasze talenty w tej salezjańskiej formacji. No, talenty to jest coś takiego specyficznego, danego każdemu człowiekowi. Ja odkryłem u siebie talent muzyczny już jako dziecko i rozwijałem to przez całe życie, czy grając na pianinie, gitarze, teraz obecnie tworzę teksty, rapuję, więc to się tak dużo talentów przekłada, czyli właśnie jeszcze jakaś poezja, czy nie wiem, no ogólnie jakieś obserwacje życiowe, zależy o czym piszę. Tutaj w tej płycie akurat miałem cel modlitwa po prostu i refleksja. Oprócz tego, no, mam miejsce na rozwój talentów w zgromadzeniu. Chodzę na siłownię, nie wiem, w piłkę nożną można grać. Jakkolwiek talenty nie przeszkadzają powołaniu, a jedynie urozmaicają życie. Tutaj pojawiły się kolejne detale z życia seminarzysty. Siłownia najbardziej tu jest taka zaskakująca. Czy ona ma służyć temu, aby w przyszłości, no, uporać się lepiej z jakimiś krąbnymi młodzieńcami? No, na pewno siłownia dodaje pewności siebie mężczyźnie, nie wiem jak kobietom, ale mi daje tą pewność siebie, kiedy już robię więcej powtórzeń na drążku, jak rok temu. Na pewno siła dużo daje do jakiegoś samopoczucia. To jest też miejsce takiego jakiegoś wyrzucenia złych emocji, czy nawet tak wprost powiem, trwania w czystości. Po prostu jest to dobre dla higieny psychicznej. Sport
No a ja mam taką tendencję, no ja pasjonuję się obecnie kalisteniką. Robię to od półtora roku i bardzo to lubię. Są szybkie efekty i wizualne, i siłowe. Także bardzo dobrze jest. Pojawił się termin, którego nie rozumiem. No, Norbert, musisz nam wyjaśnić, co to jest. Nawet nie potrafię powtórzyć tego słowa. Wizualizacja, tak, wizualne. W sensie, no w sumie nie wiem, to no chyba obrazowe, tak? Aha. Czyli żeby obrazowo te po prostu te mięśnie rosły. Tak, obwody się, bitka zwiększają. Czy i później nasz współbrat krawiec, który szyje sutanny, musi je przerabiać, tutaj biorąc pod uwagę bicepsy, które tak, guziki pękają. Rosną, tak. Mówimy o talentach. Zaraz będziemy mówić o tym życiu codziennym w naszym seminarium. Ta audycja niewątpliwie też jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który decyduje się na życie zakonne, salezjańskie. I teraz przechodzimy do Krzysztofa, który też tutaj rozwija już wcześniej, rozwijał, a teraz jeszcze nadal rozwija, chociaż jest świeżo upieczonym duchownym, bo to już jest diakon. W jaki sposób, Krzysztofie, ty rozwijasz swoje talenty? No to też muszę powiedzieć, że zgromadzenie dało mi dużą możliwość poznania swoich talentów i rozwoju ich, też szczególnie może tych muzycznych, bo wcześniej jako dziecko no gdzieś tam chodziłem czy na pianino, czy na jakieś zajęcia muzyczne, ale tak właśnie nigdy nie wiedziałem, po co mi to będzie. I zawsze tak miałem takie wyrzuty trochę, że może nic z tymi talentami nie robię, albo nie wiem, co z nimi robić. I tak cały czas było takie poczucie, że jakoś to się marnuje. I nagle w zgromadzeniu odkryłem, że to faktycznie można wykorzystać w jakiś sposób. I nawet zgromadzenie też dało takie możliwości, bo czy była potrzeba, nie wiem, organisty, no to człowiek gdzieś na te organy skoczył, czy była potrzeba tu zaanimować muzycznie coś, więc też mi to pozwalało się przełamywać, jakieś swoje lęki też, poczuć się pewniej i to doprowadziło gdzieś do tego, że dzisiaj już mam większą pewność siebie i potrafię, nie boję się gdzieś tam muzycznie coś zaanimować. No i zdarzyło się też, że zacząłem występować też publicznie. Miałem taki okres, że poszedłem trochę też w kabaret, trochę w taki stand-up chrześcijański, powiedzmy, czyli taki łagodniejszy niż te, które możemy zobaczyć w internecie. Dobrze. Krzysztofie, ale powiedz, bo mówiłeś mi coś kiedyś w tym temacie, że rodzice też cisnęli, żeby te talenty rozwijać. Jak to było? No cisnęli, no zawsze tak posyłali na te zajęcia, no i potem jakby oczekiwali jakichś efektów, a ja nie byłem dzieckiem raczej takim, któremu się chciało bardzo ćwiczyć. Ja tak bardziej chciałem, żeby to samo przychodziło, że się raz pójdzie na lekcję i będzie, no a tu trzeba było ćwiczyć i nigdy nie miałem takiego samozapału do tego. No ale teraz jak widzi człowiek, że to do czegoś zmierza, że jest jakiś cel, no to łatwiej się jest przełamywać, czy łatwiej jest realizować to, co się chce. Więc jak widać cel, no to jest lepiej. Czyli jednak okazało się, że rodzice mieli rację. Mieli rację, że cisnęli. No i jednak się przydało, rzeczywiście Pan Bóg miał swój plan na to. No i teraz się cieszę, że mogę gdzieś z tego korzystać. Czasami udaje się coś też stworzyć swojego. Wcześniej były to głównie piosenki satyryczne, no bo potrzebne mi to było do występów jakichś tych komediowych, ale czasami udaje się napisać coś poważniejszego. Teraz, drodzy radiosłuchacze, posłuchajmy właśnie piosenki, którą udało się Krzysztofowi nagrać w poprzednim roku. Naszymi gośćmi są młodzi salezjanie. Jedni już przygotowują się do opuszczenia seminarium. A jak wygląda
to życie seminaryjne codzienne, bo zbliża się sesja, więc taki bardziej zapalny czas tego tutaj studiowania teologii. Ale jak wygląda to życie codzienne? Zapytajmy Mirka Kośca, który już się diakona, przepraszam bardzo, zapomniałem o twoim tutaj tytule, ale powiedz, jak wygląda to życie codzienne, żeby takiego młodego człowieka, który nas słucha, poinformować o tym. No tak, to nasze życie codzienne w seminarium, ono jakby też, no niewiele różni się od takiego życia, powiedzmy, w świecie, bo my też i pracujemy, uczymy się, studiujemy, jemy, ale też oprócz tego mamy czas na modlitwę i powiedzmy taki jeden dzień dzisiejszy na przykład, to wygląda w ten sposób, że w domu wstajemy o 6.20, aha, wstajemy wcześniej, bo o 6.20 jesteśmy w kaplicy na modlitwie i mszy świętej. Później jest śniadanie po mszy świętej. Czas na szybką kawę. No i rozpoczynamy nasze studia. Dzisiaj akurat mieliśmy wykłady z prawa. Także takie zajęcia dość intensywne. Prawa zagranicznego czy... Z prawa cywilnego. Cywilnego. Prawo cywilne, administracyjne, po prostu prawo takie... Prawo. Niekanoniczne, tak? Niekościelne. Nie, słuchaj, też. To chyba ja nie miałem takich wykładów. A bo to taka nowość. To jest coś nowego. No tak, no uczymy się też, powiedzmy, życia, jak poruszać się w świecie, nie? Prawo jest wszechobecne. Po zajęciach obiad, później czas na studiowanie, na powiedzmy, wyjście też gdzieś na właśnie siłownię, jak to Norbert powiedział. Wieczorem będzie jeszcze tylko kolacja. O 18.00, nieszpory, no i po nieszporach, powiedzmy, czas na przygotowanie się do spoczynku, na przygotowanie sobie rzeczy na następny dzień. Tak. Spoczynku. Spoczynku, tak. Tak jest. Diakoni idą spoczywać. Trzeba powiedzieć, że w seminarium, no tutaj na pewno niczego nie brakuje. Posiłki są, studia są, praca. Na czym polega ten czas też na pracę? Opowiedzcie o tym. No, kwestia tego, że my generalnie dbamy o nasz dom sami. To jest tak, że wszelkiego rodzaju prace w domu wykonujemy my. Każdy ma tu jakiś swój odcinek, sprzątanie, niesprzątanie, jakieś naprawy, nie naprawy. Także no, to dbanie o dom to jest jakby nasza kwestia. Nie tylko o sam dom, ale też i o nasze otoczenie. Więc też taka praca fizyczna jest jak najbardziej tutaj obecna z nami. Mówiliśmy wcześniej o talentach. Mirek, ty też masz tutaj szereg talentów i twoja też praca, biorąc pod uwagę twoje wykształcenie przed przyjściem do zgromadzenia, opowiedz nam o tym. I też jeszcze teraz w tych czasach bardzo dziwnych. No dobrze, ja nie mam talentu muzycznego, zresztą jak tylko zaczynam śpiewać, to mi głos wysiada, więc... Znaczy śpiewam trochę, ale do zespołu Norbiego jeszcze nie zostałem zaproszony. Ale tak, przed zgromadzeniem pracowałem jako ratownik medyczny i mam wykształcenie medyczne, więc mój talent też między innymi służyłem tutaj, powiedzmy, jako taki dobry Samarytanin, pomocą medyczną. Właściwie to chyba od początku, jak tylko przyszedłem do zgromadzenia, to jakby no nie tak, że zakopałem gdzieś to moje medyczne przygotowanie, tylko ciągle służyłem współbraciom, czy to w opiece nad starszymi współbraćmi, czy no tak, od strony medycznej. Choćby dzisiaj nawet tam kwestia wizyty w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ciągle jakby ten świat medyczny jest obecny. Ja też jakby nie zatrzymałem się, tylko ciągle jakby też dokształcam się i myślę, że też nawet wybór tematu pracy magisterskiej z takiej bioetyki medycznej też. To chyba też rezultat tego właśnie talentu. O. Czy możesz wypisywać recepty? Nie, nie mogę. A więc niestety nie będę mógł zgłosić się do ciebie w razie potrzeby jakiejś sytuacji zapalnej. Ale kiedyś też opowiadałeś mi, opowiedz tutaj dla naszych radiosłuchaczy, dla nas też w studiu, o swoich też takich początkach w ratownictwie i o takich przeżyciach bardzo ciężkich, które dopiero mówią nam, czym jest ta praca ratownika, a w tych naszych czasach myślę, że więcej musimy myśleć o tych wszystkich braciach i siostrach, którzy pracują w ratownictwie i spotykają się z takimi sytuacjami bardzo trudnymi. Opowiedz właśnie o swoim doświadczeniu.
No tak, to trochę się cofam teraz, ponieważ no, to jestem trochę takim starszym współbratem tutaj. Tak. Ja pracowałem w Pogodowiu ponad 6 lat. No nie powiem, że wybór zawodu trochę był taki przypadkowy, ponieważ chciałem zostać nauczycielem matematyki. I pojechałem na obecny Uniwersytet Pedagogiczny, żeby zdać tam egzamin na tą matematykę. W tym samym czasie była na studia swoje, wybierała się moja koleżanka, która jest położną. No i zaproponowała mi, po prostu, żebym się z nią przejechał do Opola, bo to było w Opolu, żebym pojechał z nią do Opola na ten, złożyć też papiery do szkoły medycznej. I tak jakoś z przypadku po prostu, bo pojechałem i przy okazji pomyślałem, że jak nie dostanę się na matematykę, to pójdę na ratownictwo. I dostałem się na matematykę i na ratownictwo też, ale wybrałem ratownictwo i chyba dobrze. Chociaż nie do końca miałem świadomość tego, z czym będę musiał się mierzyć, ponieważ no, praca ratownika, no dzisiaj widzimy też karetki, codziennie widzimy karetki jeżdżące po ulicach na sygnale. No i to było właśnie w środku, siedziałem sobie ja. Najcięższe przypadki, no nie chcę tutaj opowiadać, powiedzmy jakieś takie drastyczne, ale ja zawsze bałem się takiej pracy, że będę musiał pomagać i czy udzielać pierwszej pomocy w wypadku, w którym biorą udział dzieci. To mnie jakoś zawsze przerażało i pamiętam właśnie jeszcze na studiach będąc taki wypadek, że wtedy jakby, no wróciłem wtedy do domu, pomyślałem sobie, że to jakby też nie dla mnie, no ale udało się powiedzmy przełamać tą taką bezsilność i ten strach też, bo to chyba strach był i no. Czyli nie jest to tak łatwo jak na jakichś kursach z pierwszej pomocy. Zdecydowanie że ćwiczymy nie. Z fantomem i nie, dobrze, że ćwiczymy, ale to jest no, dużo, dużo więcej. Coś więcej. Trzeba Panu Bogu dziękować za tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy rzeczywiście oddają się temu powołaniu. I zachęcam Was, drodzy radiosłuchacze, do obejrzenia naszego filmu pod tytułem Lotte Małopolska Inka wczoraj i dziś, który możecie zobaczyć na serwisie Katoflix za tam niewielką opłatą, ale też dzięki temu wspomożecie naszą produkcję filmową salezjańską. Jest to film, który właśnie pokazuje takich bohaterów codzienności, którzy nieraz przejeżdżają obok nas, ale którzy też odwiedzają i nasze domy, aby pomóc nam w najtrudniejszych sytuacjach. Myślę, że ta opowieść tutaj Mirka mówi nam też o wielkich darach, jakie są w zgromadzeniu i o różnych talentach, o różnych współbraciach, którzy przychodzą ze swoimi talentami. Więc, drogi radiosłuchaczu, jeśli masz jakiś talent, którym chciałbyś się podzielić w naszym zgromadzeniu, to jest dla ciebie miejsce. I wbrew pozorom, to nie są tylko takie koniecznie, tak jak u nas często u salezjanów, talenty pedagogiczne, ale przeróżne talenty. Posłuchajmy w takim razie kolejnej piosenki, jaką dla nas przygotował Norbert. Bardzo proszę, Michale. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Nasza riksza jedzie przed siebie do przodu. Wysłuchaliśmy kolejnej piosenki, którą przygotował dla nas Norbert. Dlaczego ta piosenka? O, takie pytanie niezbyt skomplikowane, Norbercie. Dlaczego ta piosenka akurat miała, no, losowo akurat poszła przed tronem twym. Dlaczego ją wybraliśmy? Ogólnie patrzyliśmy, może odpowiem na pytanie, dlaczego jest na płycie. Bardzo nam zależało na estetyce, czyli żebyśmy zaśpiewali piosenki, które lubimy i które są ładne i które mają jakiś przekaz. No do mnie bardzo trafia treść drugiej zwrotki, z którą się właśnie jakoś tak utożsamiam i którą się też modlę. Przed tronem Twym stoimy, zmęczeni, słabi, pełni wad. Do Ciebie, Panie, podobni, nadzieja połączyła nas. No i tak trochę utożsamiam się właśnie z tym, że mnie i ten zespół właśnie nadzieja Jezusa zmartwychwstania połączyła. No i jednocześnie jakoś tak świadomi, pełni wad stajemy przed naszym Ojcem i śpiewamy Mu. No i to jest piękne.
A wcześniej słuchaliśmy też piosenki autorstwa Krzysztofa. Krzysztofie, opowiedz nam jeszcze o tej piosence, jak ona powstała, w jakich warunkach, w jakiej sytuacji, co było inspiracją. No to piosenka powstała trochę w odpowiedzi na to, co się działo dwa lata temu, tak, to już było półtora roku temu prawie, związane ze strajkiem kobiet. Niektórych kobiet, gdzie wiadomo, o co poszło i czego się domagały. No i gdzie obserwowaliśmy to też tutaj w seminarium, oglądaliśmy telewizję, patrzyliśmy w internecie, co się dzieje. Też tutaj wokół nas, w seminarium, też zdarzały się różne akty, nawet wandalizmu, które miały miejsce. I gdzieś było w nas takie pytanie, czemu, dlaczego, czy one wiedzą, czego chcą, czy jakby... No zawsze ten temat aborcji jest taki trudny, bo no, jednak trzeba być świadomym tego, co się dzieje i co to jest za, jak oni to mówią, zabieg, ale no to jest po prostu zabójstwo i gdzieś myśląc o tym, jakby nie miałem takiego pomysłu, tylko to pomysł na tą piosenkę zrodził się podczas obiadu, kiedy właśnie tak rozmawialiśmy ze współbraćmi o tym. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie by na przykład ułożyć piosenkę. Nie miałem żadnego pomysłu na to. I nagle na tym obiedzie wpadła mi do głowy melodia. Jeszcze to było tak, że jeszcze my potem zmywaliśmy naczynia po tym obiedzie i podczas tego zmywaka, czy zmywania naczyń, zaczęły mi się układać słowa jakieś. I tak miałem to w głowie i od razu poleciałem do pokoju i zacząłem to pisać. I tak spisałem i gdzieś to zostało. I momentalnie starałem się to jak najszybciej gdzieś tam nagrać własnymi sposobami najpierw, bo zależało mi na czasie, żeby to się pojawiło właśnie jako trochę taka odpowiedź, bo ta piosenka to jest takie spojrzenie z punktu widzenia dziecka. Zależało mi na tym, żeby dać głos tym, którzy tego głosu nie mogą zabrać z wiadomych przyczyn, bo jakby no, nikt ich nie słucha, nikt ich nie zapytał, bo nie miał jak, a może oni też by chcieli coś powiedzieć i... Jakby chciałem pokazać ten problem od drugiej strony, od strony tego, który to życie traci. I dlatego ta piosenka powstała gdzieś tak z potrzeby serca, z potrzeby odpowiedzi na to, co się działo wtedy w Polsce. A ja myślałem, że żyjąc w seminarium jesteśmy całkiem odcięci od świata i tego, co się dzieje wokół nas. Nie możemy być odcięci, szczególnie my jako salezjanie, którzy idziemy do tego świata, którzy jesteśmy zakonem czynnym, musimy orientować się też, co się w tym świecie dzieje. No, jak idziemy do młodych, oni żyją w tym świecie jeszcze bardziej niż my, no to musimy się trochę orientować, czym oni żyją, co oglądają, czego słuchają, no i trochę na to reagować, nie? Czy nawet orientować się, jakie seriale oglądają, co to są za filmy, czy dobre, czy złe, co im można polecić, co jest wartościowego w tej kulturze, gdzie można odnaleźć Pana Boga, czy jakieś ślady Pana Boga. No to myślę, że jest ważne w naszym posłannictwie też, żeby wiedzieć, co się dzieje. Studiujecie tutaj w naszym seminarium w Krakowie. To są studia teologiczne. Wcześniej była tak zwana asystencja, czyli to jest taka praktyka, gdzie pracujemy w domach zakonnych przez dwa lata. Jeszcze wcześniej studia filozoficzne, dwa lata, albo niektórzy nawet trzy lata, bo jeszcze studiowali pedagogikę. Jeszcze wcześniej nowicjat. Jest to długa droga, ale nie wyrywa nas niewątpliwie z tego świata, bo ten świat do nas przychodzi, czasami przychodzi w miły sposób, czasami niemiły, bo mówiłeś o jakichś też atakach. A czy wy idąc na przykład spacerując, czy idąc gdzieś po prostu przez miasto Kraków, spotykacie się z miłymi spotkaniami, czy z niemiłymi? Jak to dzisiaj w Polsce naszej katolickiej wygląda? Znaczy ja osobiście często bardziej z obojętnymi. W sensie na nim mnie raczej nikt nie zaatakował tak bezpośrednio. Ani też jakoś nie miałem jakichś wyrazów mega sympatii. Po prostu zbywanie bardziej takie. No ja też osobiście jakby nie miałem jeszcze jakiegoś takiego, nie wiem, ataku czy jakiejś takiej wrogości. Chociaż pamiętam kiedyś, któregoś roku, nie wiem, czy to było 3 lata temu chyba, jak szliśmy w Orszaku Trzech Króli. To było jakieś takie, słychać było gdzieś z okna jakiegoś, jakieś takie nieprzyjemne słowo, no ale to jakby też trochę puściliśmy mimo uszami trochę. Może być. Tak, ja w Krakowie akurat
To tylko w okolicach seminarium kręcę się w sutannie i raczej z obojętnym stosunkiem spotykałem się, ale mogę powiedzieć tak, w Polsce jaką tendencję widzę, no to no i jest jakieś takie gloryfikowanie księży, że ja założyłem sutannę mając 22 lata i po prostu mi się człowiek 40-paroletni kłania i no trochę dziwnie się czuję i jestem bardzo obserwowany przez ludzi dookoła. Kiedy idę w sutannie, to nagle 30 ludzi dookoła się patrzy na mnie i się zastanawiam, dlaczego, a potem, aha, mam sutannę. Znowu, jak mogłoby być, jakbym chciał, żeby było może lepiej dla mnie, by tak było, jak na Ukrainie, na przykład idę w sutannie, siadam gdzieś w autobusie i ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi, jakby, że jestem, nie jestem kosmitą, tylko jestem człowiekiem, który jakąś drogę życiową wybrał. Natomiast z jakimiś obelgami to raczej się nie spotkałem. Kiedyś szedłem z klerykami po Wrocławiu na ewangelizację, jeszcze nie byłem klerykiem, no to tam jakoś szczekali na nich czy coś, no nie, to takie są. Szczekali? Takie, szczekali, dosłownie. Może to ktoś pieska wyprowadził na spacer, może piesek był antyklerykalny, więc z tego co mówicie, tak źle nie jest, aczkolwiek tutaj moje doświadczenia z Ukrainy są inne, bo też byłem tam często pozdrawiany sława Jezu Chrystu. Sława Jezu Chrystu. I myślę, że tutaj twój odbiór też by był inny, gdyby przywrócić coś, co ginie albo, nie wiem, już zaginęło, bo nie było kiedyś pozdrowieniem dla osoby duchownej, czy księdza, czy siostry zakonnej, kiedy widzieliśmy ją na ulicy, czy na wsi. To nie było szczęść Boże, tak jak teraz się przyjęło, tylko było niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A więc widząc osobę duchowną, chwaliliśmy Chrystusa. I wtedy myślę, że nie miałbyś tego dyskomfortu, że księdza ktoś stawia na piedestale, tak. Bo tu byliśmy i jesteśmy znakiem jako sługi Jezusa Chrystusa. I myślę, że warto by było, drodzy radiosłuchacze, przywrócić to pozdrowienie bardziej do użytku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Trochę dłużej. Niektórzy mówią, że to jest za długo, dlatego ludzie sobie skracają. Żyjemy w takich czasach skracania sobie, ale wtedy też dla nas byłoby to na pewno bardziej zrozumiałe. Na pewno nie stajemy na piedestale jako my sami, dzieci Boże, ale stajemy na piedestale jako dzieci właśnie Boga, którzy są sługami Chrystusa, nie tylko z powodu naszej własnej osoby, ale z powodu Chrystusa, bo i Chrystusa stawiamy w tym momencie na piedestale, a nie nas samych. Posłuchajmy teraz kolejnej piosenki, jaką dla nas Norbert przygotował. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Towarzyszy nam nowy dżingiel, który dla nas przygotował Tomasz Świdera, śpiewa Katarzyna Godzisz. Bardzo wam dziękujemy za przygotowanie tego dżingla. A przed chwilą wysłuchaliśmy kolejnej piosenki, którą dla nas Norbert przygotował. Trochę, Norbercie, o tej piosence i też o tej płycie, gdzie ją można zdobyć, gdzie jej można posłuchać. Tak, piosenka nosi tytuł Better is the One Day, bodajże Matta Redmana. To znaczy, że lepszy jeden dzień jest w przedsionkach pańskich niż tysiąc innych. Jak ja to rozumiem? No, dla mnie taki największy pokój serca daje po prostu łaska uświęcająca. Nieważne, czy świat się wali, pali dookoła, to najlepiej mieć taką pewność, że Jezus przyjdzie po prostu i jestem gotów. I to jest właśnie ten jeden dzień w przedsionkach pańskich niż tysiąc gdzieś tam poza Bogiem. O tym mówi ten utwór. No, odznacza się tutaj taką energią na tej płycie. To jest takie ożywienie po tych wszystkich melancholijnych, modlitewnych kawałkach. Bardzo lubię ten utwór. Na żywo dużo lepiej jeszcze brzmiał, bo to energia była jak tu, bo tutaj śpiewają tylko 4 osoby, a na żywo to potrafiło 10 osób śpiewać na głosy, klaskali, także bardzo fajna energia była. Dobre wspomnienia mam z tym utworem. Tak, chciałbym jeszcze
powiedzieć, że płytę mogą Państwo przesłuchać na Spotify oraz na YouTubie. Płyta nosi tytuł Bliżej Serca, do czego zachęcam. A możliwość kupna będzie jedynie w Lubinie. Jest to cegiełka na remont kościoła, przy którym byłem na asystencji przez dwa lata. To będzie cegiełka na remont i można będzie kupić to od czerwca, ponieważ wtedy jest odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa i na tą uroczystość właśnie została przygotowana płyta Bliżej Serca. Lubin, tam gdzie kopią miedź, ale nie mylić z Lublinem. Powiem szczerze, chociaż w różnych miejscach na świecie byłem, odwiedziłem, często, najczęściej związane to było z pracą wolontariusza albo z pracą tutaj filmową, ale dopiero w zgromadzeniu dowiedziałem się, że jest miasto Lubin, a nie Lublin. Wybaczcie, drodzy Lubijanie. A to dzięki temu, że właśnie Salezjanie są tam obecni w tym mieście bardzo czynnie. Chyba tam jest kilka domów salezjańskich. Trzy parafie aż są i jest bardzo dużo powołań na przeciągu dziesięcioleci. Tam także działają. I zapraszamy kolejnych kandydatów do naszego zgromadzenia. Nawet teraz mamy nowicjusza z Lubina. Proszę bardzo, świetnie. Powiedzcie, w jaki sposób jeszcze byście opowiedzieli o tym życiu tutaj naszym seminaryjnym? No na pewno jest bardzo urozmaicone. Nie ma monotonii, mimo tego, jak Mirek mówił, że jest bardzo schematyczne, czy może jest pewien reguła dnia i takie ogólne reguły, których się trzymamy. Chyba w życiu w ogóle tak jest, że codzienność to jest takie największe wyzwanie. Tak, i to z jednej strony jest dobre, bo dzięki temu nie marnuje się czasu, bo gdzieś ten dzień jest uporządkowany, wiadomo kiedy co się ma zrobić i jeśli się wypełni ten regulamin, ten plan dnia rzeczywiście, to na wszystko się znajdzie czas i na naukę, i na modlitwę, i na wypoczynek, więc to jest dobre. Ale oprócz tego mamy też zaangażowania dodatkowe, które gdzieś trzeba wrzucić w ten nasz plan dnia czy rytm życia. No to zależy też indywidualnie od każdego, ale możliwości jest dużo, czy zaangażować się duszpasterską w różne grupy, które działają tutaj przy naszym seminarium, czy mamy też jakieś praktyki wyjazdowe, gdzie wyjeżdżamy na weekendy pomagać w różnych parafiach, czy jakieś dodatkowe zajęcia, czy właśnie jakieś grupy muzyczne, no to możliwości jest wiele. Więc to nie ma nudy. Krzysztof, świeżo upieczony diakon, a diakon, który już jest na wylocie, powiedzmy tak, co to znaczy? Jaki to moment teraz w twoim życiu się zbliża, Mirku, powiedz nam. No to już moje ostatnie dni tutaj w seminarium, można powiedzieć. Zostały 3 tygodnie niecałe. 7 będziemy lutego. Płakać. Tak. 7 lutego udaje się na moje praktyki diakońskie i ja zostałem posłany do parafii w Skawie, którą serdecznie pozdrawiam. Tam do pracy w oratorium, w parafii, w szkole. No jako diakon. Jako diakon, tak. Prawda. Tak. No i później 21 maja święcenia kapłańskie, więc wrócę na chwilkę do seminarium, ale właściwie tylko zebrać rzeczy też i pożegnać się już. No i otrzymać list, który pośle mnie do pracy, no już na stałe. To już od inspektora zależy gdzie. Drodzy radiosłuchacze, uchyliliśmy trochę rąbka tajemnicy, jak wygląda życie seminarzysty salezjańskiego, tego, który przygotowuje się do życia kapłańskiego. Pozdrawiam was, drodzy radiosłuchacze, i w takim razie poprosimy naszego diakona Mirosława Kośca o błogosławieństwo Boże, bo diakon już ma takie uprawnienia. Dobrze, to niech to błogosławieństwo dotrze do każdego z was, którzy teraz z nami przez radio łączycie się. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze z Krakowa. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń oraz moi mili goście. A dzisiaj to są moi współbracia. A jacy to są współbracia? Właśnie wymieniam. Norbert Rosiński, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Mirek Kosiec. Szczęść Boże. I Krzysztof Wasiak.
Witam bardzo serdecznie wszystkich drogich radiosłuchaczy, naszą ekipę tutaj w studiu. Tym razem już jesteśmy w Krakowie, a za konsoletą dzisiaj Michał Król, za kamerami Michał Jabczuga oraz tutaj asystent, chyba dzisiaj w roli asystenta, Kuba, który uczy się, w jaki sposób operować tutaj wszystkimi naszymi pokrętłami, aby ta audycja rzeczywiście dobrze wychodziła. Wróciliśmy z dalekiej podróży, bo wróciliśmy przecież z Konga Brazzaville i przez ostatnie tygodnie z Konga nasza audycja była nadawana. Myślę, że coś takiego jest możliwe tylko w Radiu Wnet. A teraz, drodzy radiosłuchacze, to, co najważniejsze w naszej audycji Koronka do Miłosierdzia Bożego. Polecamy całą naszą ekipę Radia Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego, który jest spiritus movens całego tego wspaniałego przedsięwzięcia. I polecamy oczywiście my jako Salezjanie, młodzież polską, młodzież Europy, młodzież całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.